Dzień dobry, witam serdecznie na stoisku marki Meyer Sound. W tym roku Meyer Sound na targach w Barcelonie postanowił zaszczycić nas naprawdę niesamowitą nową premierą. Uzupełnienie flagowego systemu Line Array wielkoformatowego modelu Panther zostało w tym roku dokonane poprzez te najniższe częstotliwości, a to wszystko za sprawą zupełnie nowego systemu niskotonowego 2100 LFC. Systemy niskotonowe są takim oczkiem w głowie twórcy marki Meyer Sound, czyli pana Johna Meyera, i z pewnością następca legendarnego i kultowego już systemu 1100 LFC musi zachować się naprawdę niebywałymi parametrami i tylko taki system może stanowić godnego następcę tego kultowego subwasu. I dokładnie w ten sposób inżynierowie marki Meyer Sound musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie parametry powinien mieć następca kultowego 1100 LFC. No i wspólnie doszli do wniosku, iż te ważne parametry to szeroki bardzo zakres dynamiki, który musi być porównywalny do systemu opartego na dwóch przetwornikach 18-calowych. To zakres częstotliwości od 30 do 125 Hz, czyli taki, który faktycznie predestynuje ten system do zastosowania w wielkoformatowych aplikacjach koncertowych. To wreszcie bardzo nowoczesne podejście do kwestii połączeń, czyli ten system powinien cechować się nie tylko połączeniem analogowym, ale również przede wszystkim formatem AVB Milan, który znany jest chociażby z systemu Panther. No i przede wszystkim to wszystko powinno być zamknięte w bardzo lekkiej, w bardzo niedużej obudowie, tak żeby można było ten system zarówno stakować, jak i wieszać i przede wszystkim w bardzo wygodny sposób transportować i przechowywać. Aby osiągnąć te parametry, Meyer musiał całkowicie od nowa podejść do kwestii konstrukcji przetwornika oraz do kwestii konstrukcji wzmacniacza, który będzie tenże przetwornik zasilał. No to przejdźmy może na początek do tego pierwszego elementu, czyli przetwornika. 2100 ma zupełnie nowy 21-calowy przetwornik wyposażony w aż 4 cewki drgające. Dzięki temu oraz bardzo dużemu wychyłowi membrany jesteśmy w stanie uzyskać niemalże taki sam poziom, taką samą ilość powietrza przepychanego przez tę wielką membranę, jak w przypadku dwóch przetworników 18-calowych. Ale aby zasilić tak ogromny układ magnetyczny, potrzebna była zupełnie nowa konstrukcja układu wzmacniacza. No i nie inaczej jest w przypadku tego systemu. Mamy tutaj zupełnie nowy wzmacniacz pracujący w klasie D, cechujący się aż 8000 W mocy szczytowej, co idealnie nadaje się właśnie do napędzenia tak dużego układu magnetycznego, tak dużego przetwornika. Dzięki wykorzystaniu tych dwóch elementów udało się stworzyć subwas, który jest o 20% mniejszy i lżejszy od poprzedniego systemu niskotonowego Meyera, czyli 1100. Nowe 2100 waży tylko 107 kg i ma około 107 cm szerokości. To wszystko jest zamknięte w obudowie, która wyposażona jest na stałe w uchwyty pozwalające na podwieszenie tego systemu. Możemy, uwaga, podwieźć aż 16 elementów w wiszącej matrycy niskotonowej kierunkowej, co jest doskonałym wynikiem, ale również to wszystko jest zamknięte w budowie odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię takiej przyszłości odporności i zastosowania nowoczesnych i przyszłych standardów komunikacji w przypadku tego systemu, no to tak jak wspomniałem wcześniej, mamy możliwość zarówno jednoczesnego wykorzystania wejść analogowych, jak również cyfrowych wejść w formacie AVB. Myślę, że o tej drugiej kwestii, czyli o formacie AVB, najlepiej opowie jeden z inżynierów systemu Andy Davis, którego teraz serdecznie zaproszę do rozmowy. Hello, my name's Andy Davis. I'm the senior product manager at Meyer Sound. It's fantastic to be back at ISE this year, and particularly because we're bringing so many new products to the show that people haven't seen before. And we're also bringing a lot of Milan products with us. So people who know Meyer Sound know that we've been part of the Avenue Alliance since its very inception. We're a big believer in an open source network connectivity standard. And now we've got more and more products that are Milan certified. So here at the show,
We've got the Panther line array, which was launched last year. It's been phenomenally successful. Really excited to have the 2100 LFC, so a large format subwoofer. That large format device joins Panther in being Milan certified, so more Milan connectivity, but also at the smaller end, we've got X20s here on the stand with Milan connectivity and the 112 sub. We already had the Galaxy, so now we've got an expanding ecosystem with more and more Milan connected devices. And to support that, we also have Nebra, our new connectivity and monitoring software, which we've been showing on the stand. And what Nebra does is it graphically shows people one of the big advantages of going to this open source. So we're now able to design the software that we've always wanted to give the users fast, intuitive, quick digital connections. So no more do you have to look at every device everywhere on the network to go and find how you want to connect things together. Now we're doing drag and drop connections between different devices. You can visually see those connections represented on the screen. You can see their status, their health. You're able to monitor very, very large systems from a very simple and easy to use interface. And that really is the power of Milan. Not only is it time sensitive, not only does it have the technology where we're convinced and sure that it's going to work for large arrays, large complex systems, and deliver the technical solution, it also delivers the user solution. It gives us the freedom and the ability to create really great user interfaces that are dedicated to what our users want to do. 2023 is going to be really exciting. The 2100 goes into production, so there are going to be more users out there who get the chance to hear the benefits of Milan and also our new generation of loudspeakers. And of course, as we go through the year and into 2024, there's going to be more and more added to this ecosystem. Thank you very much for taking the time. I hope you get the chance to hear a Maya Sound product, but also the Nebra software is on our website. Download it for free. You can have a look at what this new generation of digital connectivity can look like and how the workflow can work. Thanks very much. Dziękujemy Andiemu za to bardzo wyczerpujące i ciekawe opisanie tego przyszłościowego formatu AVB i Milan, jakim z pewnością ten format jest. Cieszy fakt, że Meyer, mimo tego, iż wokół jest bardzo dużo różnych rozwiązań na rynku, cały czas pozostaje wierny tym swoim najważniejszym zasadom, czyli niebywałej jakości dźwięku, doskonałym parametrom akustycznym, doskonałym parametrom sonicznym swoich produktów. Ale również istotnym jest to, że Meyer słucha swoich klientów, patrzy na to, jak zmienia się ta otaczająca nas rzeczywistość i do tych idealnych pod kątem akustycznym produktów wprowadza również te elementy, które są istotne pod kątem użytkowym. Czyli właśnie niska waga, niskie wymiary, które ułatwiają wieszanie, stakowanie lub przede wszystkim transportowanie i przechowywanie tych systemów głośnikowych. To oprócz tego odporność na te przyszłościowe standardy, czyli zastosowanie nowych technologii, najnowszych technologii połączenia i komunikacji pomiędzy swoimi urządzeniami. To przede wszystkim innowacyjne technologie, takie jak właśnie wspomniany wcześniej przetwornik, jak wspomniany wcześniej przeze mnie układ wzmacniaczy. Te wszystkie elementy czynią i sprawiają, iż Meyer Sound cały czas stanowi jeden z najlepszych i najbardziej właściwych wyborów do zastosowań profesjonalnych dla wszystkich tych, dla których faktycznie dźwięk ma znaczenie. Mam nadzieję do zobaczenia niebawem, już niebawem nasza polska oficjalna premiera i prezentacje całego systemu rodziny Panther, czyli Panther i 2100. Śledźcie nas, dużo ciekawych wydarzeń ze strony Meyer Sound już niebawem dla Was przygotujemy. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia.